dzieci, jakbyście zobaczyli, jak to jest cudownie, jak dziecko otrzymuje nagrodę książkową, ma chociażby dyplom, jak się cieszy. Czy to dyplom bardzo dobrego ucznia, czy to dyplom za pilność i sukcesy w nauce. W klasie pierwszej i drugiej nie ma dyplomu. Laura, mamy, to jest naszą innowację. No tak, została przeproszona, tak jak powinno być, ale no, tak jak powiedziała pani, jeśli był czas pandemii, także no, ale dyplomy mamy w każdym razie. To już nie będę więcej nic mówić. Teraz tak. Będę zapraszała do siebie dzieci. Wszystko mamy, tyle ile trzeba. Także my dzisiaj wychodzimy, właściwie te dzieci wychodzą z nagrodami, i z dyplomami. I zapraszam do siebie Bartosza Dąbrowskiego. Dzieci nie pytały, proszę pani, czy u nas wszyscy zdają. Wszyscy tak w domu, nie? Thank you.
wymieniałaś, a ja pewnie. Dobrze. Po co są zakładki, moi kochani? Po co są te zakładki? No właśnie, czyli książki trzeba czytać. Teraz zaprosimy najzdrowsze dzieci z naszej klasy. Zapraszam, dobry się, Macia. Pokaż się, Gabrysiu, żeby wszyscy zobaczyli, jak wygląda nasze zdrowe dziecko. Zapraszamy również Igora. Zaprosimy również Aleksa Saskowskiego. I zaprosimy Lenę Kowal. To są nasze najzdrowsze dzieci. No już nie ma. Dyplomy i teraz tak, nie widać sobie jakieś dyplomy. Tak naprawdę to dyplomy wyjątkowo dostała tylko klasa 2B. Żadne inne klasy nie dostaną chyba za czytelnictwo, ale u nas to czytelnictwo mimo wszystko kuleje. Mam nadzieję, że od września się sytuacja poprawi i będzie troszeczkę lepiej. Będziemy cisnąć dzieci, żeby nasze dzieci więcej czytały. Także proszę Państwa, no tak jak powiedziała Pani Dyrektor, tak jak powiedziały koleżanki, rok szkolny 2021-2022. Uznajemy, że zakończony już jest. Pomyślnie, bo wszystkie dzieci otrzymały promocję do klasy trzeciej. W klasie trzeciej no będzie troszeczkę trudniej niż w drugiej klasie, ale bardzo dużo informacji będzie się powtarzać i wiadomości. Potem te wiadomości będą powtarzały się w klasie czwartej, będą tylko te wiadomości troszeczkę rozszerzone. Także życzę udanych, bezpiecznych, spokojnych, słonecznych wakacji, wypoczynku, tak żeby dzieci moje we wrześniu wróciły do pracy uśmiechnięte i zadowolone i chętne do pracy i przede wszystkim, żeby były zdrowe. Bo to jest dla mnie bardzo ważne, żeby były zdrowe i żeby tak nie opuszczały jak w ostatnim czasie niektóre osoby, żeby się nie przychodziły do szkoły. Także jeszcze raz zdrowia i udanych, bezpiecznych wakacji. Thank you.